Witam serdecznie na Waszą prośbę zrobić drugie spojrzenie na program opisywany na moim blogu. Na początku wywziąłem się za Tungle, jak widzicie określenie Next Generation Gaming. Tungle to program zrobiony dla graczy. Chociaż twórcy bardzo starają się unikać tego określenia, jak widać jednak sami robią wszystko, aby nam jednak uświadomić, że jest to program dla graczy. Właśnie do grania. Początkowo połączenie zaczyna się od połączenia się z serwerem pośredniczącym, jak na przykład w przypadku chociażby Hamachi albo Komodo Unite, i po stwierdzeniu, że połączenie jest prawidłowe, jeśli nie pokaże się żaden błąd, Tungle przechodzi do połączenia peer-to-peer. Jak widać jednak odświeżanie nie za bardzo działa w przypadku Tungle. I wtedy przechodzi do połączenia peer-to-peer. Jeśli zaraz się Tungle połączy bezproblemowo, pokażę Wam, co mam na myśli. Czy warto używać Tungle? Jeśli jesteś graczem, jak najbardziej. Jak najbardziej. Często, gęsto pojawiają się nowe gry i za chwilę pojawia się sieć do tej gry. I nie ma na początkowo znaczenia, że gra chociażby nie ma w ogóle wsparcia dla grania właśnie przez sieci LAN. Nie jest to jak najbardziej ważne, wystarczy po prostu napisać request o daną sieć. Sieć pojawia się dopiero po jakimś czasie, ewentualnie jest sprawdzane, czy sieć faktycznie ma połączenie sieci LAN, czy nie ma. Na Tungle łączysz się, nie czekaj na nic. Czyja to wina? Nie chcę nikogo wskazywać palcami, bo wina leży po obu stronach. Zalety Tungle: duża ilość sieci. Duża ilość sieci, jak na razie czekam, aż to się łaskawie połączy. Duża ilość sieci, maksymalnie 256 graczy w sieci, jednak jest to spowodowane architekturą protokołu TCP. Prywatne sieci, możliwość utworzenia prywatnej sieci do 32 graczy. Łatwość konfiguracji, jeśli zapoznaliście się z moim poradnikiem na moim blogu, na pewno konfiguracja nie powinna stwarzać Wam problemów. Czyli się połączyło, ale się nie połączyło. Uruchomimy Tungle jeszcze raz. Zalety Tungle, jak już mówiłem, prywatne sieci do 32 graczy, duża ilość sieci. Minusem jest fakt, że w sieciach, niestety są tylko w popularnych sieciach, można znaleźć graczy. Ciężko znaleźć graczy w sieciach mniej popularnych, do gier mniej popularnych. Jakkolwiek nic nie stoi na problemie, aby się połączyć ze znajomymi do tych sieci. Wadami Tungle: błędotwórczość. Tungle potrafi wywalić paręnaście błędów pod rząd. Często są one związane ze sobą. Nie wiedzieć, czemu nie są grupowane w zestaw błędów, tylko jest błąd za błędem, jak widzicie w tym momencie. Błąd za błędem, za błędem, za błędem. Nie mamy dźwięków, ładna ikonka, że nie mamy dźwięków i że jest problem z połączeniem. Port forward jest oczywiście utworzony, jak widzimy. Ten nie wszystko działa w tym Tungle, jak widać jeszcze. Ten port jest jak najbardziej przepuszczony, nie ma potrzeby, aby nie był. Podejrzewam, że firewall, nie chce mi się teraz bawić. Okej, fajnie, ktoś mnie dodał do listy znajomych. Wadami Tungle: mini firewall, którego za cholery nie idzie wyłączyć. Mini firewall to jest usługa dostępna od Hamachi, jest w wersji beta 0.9, a jest to nic innego jak malutka usługa, która blokuje nam połączenia na portach systemowych 1 do 1024. Niestety, o ile w Hamachi i innych programach, jakie używałem, mini firewall jest możliwy do wyłączenia, jak najbardziej, o tyle w Tungle po prostu to istnieje i tyle. I nie idzie tego wyłączyć. To jest, to będzie nam blokowało połączenia na portach 1 do 1024 i nie ma możliwości tego wyłączyć. Poszukajmy jakiejś w miarę sieci. Army nie mam. Killing Floor mam zainstalowany. Dead Island także. Left Folder. Także mini firewall jest właśnie minusem. Minusem jest także właśnie błędotwórczość. Oczywiście wszystkie błędy, jakie możemy spotkać na Tungle, są jak najbardziej opisane na moim blogu, więc to nie ma problemu.
Wszystkie błędy są opisane wraz z wyjaśnieniem, jak te problemy rozwiązać, więc to jest tylko kwestia wejść na mojego blog myvpnworld.blogspot. To jest tylko kwestia znaleźć te błędy i rozwiązać je. Minusem jest właśnie sieci prywatne, Community Private Network, sieci prywatne, które znikają 3 dni po tym, jak zaloguje się ktokolwiek do tej sieci. Jeśli w ciągu 3 dni, czyli dajmy 3 dni i 1 godzina, nikt nie zaloguje się do sieci, sieć prywatna automatycznie znika. Także to jest osobiście minus. Co jeszcze mogę uznać za minus? Brak prywatnych, płatnych sieci. Dla mnie osobiście na przykład chciałbym utworzyć własną sieć, co w Hamacji wystarczy właśnie tylko i wyłącznie zapłacić i mam możliwość rozwinięcia sieci prywatnych także. Komuś mogą przeszkadzać reklamy osobiście. To jest tylko kwestia wejść w ustawienia połączeń internetowych, wpisać parę adresów. Te jak w przypadku wielu komunikatorów, te po prostu znikają. Albo najzwyklej w świecie odinstalować flasha i nie mieć problemu. Coś jeszcze można byłoby... Jak już powiedziałem, jeśli jesteś graczem, Dżungle jest idealnym programem dla Ciebie, dla graczy. Poza może Evolve, który będzie długo opisywany. Ciężko znaleźć lepsze rozwiązanie. Także Dżungle doskonale sprawdza się przy grach opartych na Steam. Chociażby Left 4 Dead czy Dead Island, gdzie Hamachi ma częste problemy właśnie z graniem. Tam gdzie moje... Ale tak, nie mam połączenia, więc nic nie będę mógł napisać. Gdzie Hamachi będzie miał problemy z połączeniem właśnie poprzez gry Steam. Także tutaj Dżungle doskonale się sprawdza. Jeśli macie jakieś pytania, proszę je zadawać, komentować. Na pewno postaram się odpowiedzieć, jak tylko będzie możliwe. Do zobaczenia, do następnego razu. Na razie, cześć.